dostałem inną furę. Co to jest za fura waszym zdaniem? Ja pierniczę, to jest zajebiste. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z JDM, czyli Japanese Drift Master. Moi drodzy, jesteśmy sobie właśnie w Sylvii S15, gramy w demo, ale ostatnio była spora aktualizacja i to do dema, która dodała nowe samochody, ale także cykl dnia i nocy i zmienne losowe warunki pogodowe. Teraz aktualnie jadę sobie w nocy po jeździe dowolnej. Wcześniej nie było to możliwe, żeby sobie noc odpalić, a teraz mamy dynamiczne oświetlenie w grze i wygląda to tak. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek w gamingu była taka sytuacja, aby ktoś aktualizował demo poza naprawą jakichś tam bardzo rażących błędów. A tutaj proszę, nie dość, że mamy za darmo demo, to jeszcze dostaliśmy za darmo content do tego dema w postaci nowych samochodów, które zaraz sobie obadamy. Nie byłem jeszcze na tej sekcji tutaj. Strasznie ciasno, trzeba uważać. Jeszcze możemy sobie pojechać tu. Chyba wyjedziemy na autostradę, zdaje się. A, i można włączyć sobie światła długie. Ale jak widzicie, one nie są długie. One po prostu są tak jakby... No trochę tam więcej oświetla się ta barierka, nie? Ale takie ogólnie mam wrażenie, jakbyśmy nie oświetlali nic tam dalej, tylko to światło jest takie mocniejsze tutaj na blisko, prawda? Więc no moim zdaniem wygląda to przeciętnie, tak samo jak przeciętnie wyglądają te takie dziwne ślady, które samochód zostawia za sobą po boku, tak widzicie, za oponą, nie? Ale jest to dalej wersja demo, która będzie dopracowana w pełnej wersji. I tak wygląda sobie sekcja autostrady, jak widzicie, przejeżdżamy sobie przez autostradę, tu cyk, piękny wschód słońca, zobaczcie jak to genialnie wygląda, ja pierniczę. Przecież to łeb urywa. Wiadomo, że to nie jest poziom Forza Horizon 5, jeśli chodzi o grafikę, ale i tak jest zajebiście, naprawdę czuć ten klimat tutaj w ciul dobrze. Ten klimat naprawdę jest tu zajebiście wyczuwalny i widzę, że po boku autostrady są jakieś takie drogi dodatkowe, ale nie wiem, czy będę mógł na nie wjechać, czy nie będą zablokowane, bo jeśli byłyby odblokowane, to byłoby zajebiście, ale chyba to jest... limit tej wersji demo, więc nie możemy tam pojechać. Ej, zobacz na jak to robi klimat teraz, ta pogoda. Ja nie wiem, czy tu można kamerę sobie obracać, czekaj. Włączę pada. O, można, patrz. Ja pierniczę, to jest zajebiste. Jesteśmy w Japonii, ale zobacz w jaki sposób została zrobiona ta mgła, ten wschód słońca. Ach. Znam, wiem kilka nowych szczegółów odnośnie JDM, które rozwalą wam głowy, ale opowiem wam o tym w następnym odcinku, nie mogę się doczekać, jak już to zobaczycie. W każdym razie, wow, to robi zajebiste wrażenie. I to jest gra niezależna, naprawdę genialnie zrobiona, genialnie się jeździ w niej na kierownicy i to nie jest symulator, to jest simcade. Włączamy światła, chyba dodali światła długie, wydaje mi się. Nie pamiętam, żeby one były wcześniej, ale teraz są. Te długie światła są takie, no, biedne jeszcze, nie? A zobaczcie sobie na przykład tutaj. Tutaj widzimy, że jest ta asymetria świateł. Jakby długie powinny działać tak, że one powinny poza tą asymetrię nam świecić, a po prostu ta łuna światła asymetryczna jest bardziej biała, nie? Bardziej taka jasna, więc te światła są dodane, a tak o, są, bo są. No i zobacz na ten klimat, kurde, ten cykl dnia i nocy naprawdę tutaj porobił robotę, zajebiście to wygląda.
normalnie świat... Ach, jaram się, to jest zajebiste. Jest mgła i jest deszcz. Innej pogody tutaj nie doświadczyłem, no bo co, śnieg mieliśmy już w tej, w tym takim evencie świątecznym, no nie? Więc śnieg widzieliśmy, no i śnieg też w grze jakby jest do zrobienia, jest do pokazania. Raczej będziemy mieli różne fazy i pory roku. Ej, te opony wyglądają strasznie, jak osoby... O, czekaj, tu można na parking wjechać? Pokaż, chyba tak. O, kogoś tam zderzyłem. A, to nie parking. Myślałem, że to taki podziemny jakiś parking będzie. A bardzo dużo jest właśnie takich miejsc, jak tutaj widzicie, że zajeżdżamy sobie i o, robimy zlot. A, to jest ta droga tutaj połączona. Tu też jeszcze nie byłem. I tu się zaraz wyjeżdża do garażu, nie? Ponoć chyba trzy samochody. Z tego co wiem, to samochód z napędem na cztery koła, samochód z napędem na przód. To jest dziwne, ale tak, w grze o drifcie jest samochód z napędem na przód. No to będzie interesujące. I jeden samochód, który kompletnie nie jest autem driftowym, ani w ogóle autem wyścigowym, więc to będzie ciekawe. Tak, tutaj mamy też kierunkowskazy. Ja sobie je zbindowałem pod mój dashboard. Możemy ich używać, awaryjne. I wycieraczki. Mamy trzy poziomy wycieraczek. To możecie sobie też używać na klawiaturze, chyba wycieraczki są pod K. A i w ogóle zobaczcie, jakie ładne cienie są. Jedzie sobie tutaj jakaś taka, jakiś taki pojazd. I zobacz, oświetlam go pod nim. I jego cień jest taki mniejszy jakby, nie? Ale też było widać fajnie, jak... Słońce rzuca na niego oświetlenie i jak on rzuca cień na pobocze. Spoko to wygląda, naprawdę. Robi to klimat. A po prostu jest wystarczająco dobra grafika. Może nie na współczesne lata, typu Forza Horizon 5, ale klimat jest naprawdę dobry. Z tego co zostałem poinstruowany, trzeba podjechać do... centrum szkolenia, tam na ten taki tor driftowy. On został tam zmieniony, więc zobaczymy, o co chodzi. Patrz, jak to wygląda. Ja. Urywa mi to łepetynę, ziombel. Ło. Mega, nie? Ej, ja mam podjarkę takimi gównami, bardzo się cieszę detalami w grach. No i tutaj jedziemy sobie w prawo, na stopie. Mógłbym się popatrzeć tam, a czy nic nie jedzie, ale chyba nic nie jedzie, jedziemy dalej. Jest tak wąsko, że aż zaryłem o tą ścianę po lewej stronie, nie wiem czy zauważyliście. Ten samochód jest zbudowany do time attacku, jest przyczepny, więc raczej nim tu nie podriftuję. Raczej. No to jest Japoniec, no on będzie driftował. Dobra, mamy szkołę driftu, zajeżdżamy. O, kierunkowskazu nie dałem. A, czekaj, czekaj, czekaj. Czy tu można sobie tak o teraz normalnie zajechać? Chyba wcześniej nie można było, a teraz... Teraz można, czekaj... A to jest tylko taki kawałek tego toru, okej. Tak konkursowo można by powiedzieć. Ale się świetnie tutaj jeździ tymi. Feeling tych aut jest naprawdę mega fajny. Podoba mi się bardzo. No dobra, zobaczmy. I tutaj mamy rzut na ten tor driftowy. Ostatnio jak na nim latałem, to były prezenty. A, szkoła gripu. Proszę, proszę. Mamy swobodną jazdę? No dobra, spróbujmy szkołę gripu, bo mam właśnie samochód bardziej pod grip. Chociaż jak widzicie, odpowiednio dodać gaz i też zarzuci. Ty, mam, zobaczcie, rękawice mi się zmieniły na wyścigowe, okej. Tu nie liczy się styl, a szybkość. Bądź najszybszy i osiągnij najlepszy czas. Okej. Ja dostałem... Dostałem inną furę. Co to jest za fura waszym zdaniem?
może jak zdobędę odpowiedni czas, to dostanę tą furę w nagrodę, nie wiem. Co to może być? Kto zgadnie? No fajnie brzmi, co? A, mamy zrobić 3 okrążenia tutaj, okej. Okay. Muszę coś sprawdzić. Bo wiem, co to jest za samochód. Rzućmy sobie 3. Od niskich obrotów jedźmy i wsłuchajmy się w brzmienie auta. Jeszcze nie teraz, tylko na prostej, żeby nic nas nie rozpraszało. Bo tu chyba będzie gdzieś prosta, nie? Okej, gotowi? O kurde, zajebiście! Od pewnych obrotów odpala nam się fałtek. Zajebioza. To mi się podoba, właśnie to jest to. To jest to naprawdę, potężni fani motoryzacji robią tę grę i odzwierciedlają każdy najmniejszy smaczek tych aut, które zostaną dodane do gry. Zresztą zobaczcie, jak pięknie wygląda wnętrze tego samochodu. No teraz już powinniście wiedzieć, co to jest za auto. Ja chcę do tyłu spojrzeć, zobacz, mamy tą całą klapę. Nie no, całe wnętrze, ja wam powiem tak. Jedynie Forza Horizon 5 robi całe wnętrza samochodów z takimi detalami. Cyk. Nie wiem, czy teraz przed chwilą słyszeliście, ale zostały dodane też takie odgłosy otoczenia jak przed chwilą, czyli ptaki, jakieś szumy drzew. Weźmy sobie kamerę zewnętrzną, już nie będę was trzymał w niepewności. To jest oczywiście Honda Civic. Posłuchajcie ptaków i samochodu. Tak, mamy tutaj jakiś pakiet poszerzający. Chciałbym mieć tą furkę na własność do jazdy, wiesz, tak o, po świecie. Ale nie wiem, czy po tych zawodach dostanę. Spróbuję ukończyć na złoty medal. Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Zdobyłem! Co prawda nie złoto, ale udało się zdobyć srebro. I to ledwo, ej, bardzo trudne to jest, musicie sobie spróbować, bo trzeba powalczyć tutaj naprawdę mocno. Mam nadzieję, że dostanę jeszcze jakąś nagrodę, kurde. No tak przejechałem się tą Hondą, no i to było trochę za mało. Może ją teraz jakoś odblokowałem czy coś. O, i teraz mamy godzinę 16 w grze i zobacz, jak fajnie wygląda, jak ładnie oświetla się kokpit. Dookoła wszystko się pozmieniało, tutaj włączymy sobie światełka, cyk. Faktycznie słychać dużo tych ptaków, posłuchajcie. Strasznie lubię ten kwadratowy kokpit w tej Toyocie, mega mi się podoba. Cała ta deska rozdzielcza, nie wiem dlaczego, ale robi klimat zajebisty. Wiecie, że po chwili pogrania sobie w JDM wskoczyłem sobie do portalu, gdzie handluje się samochodami, gdzie po prostu ktoś z Japonii może wystawić jakieś swoje auto. Wskoczyłem tam i zacząłem szukać jakiegoś Japońca dla siebie do odrestaurowania. I autentycznie możesz sobie sprowadzić do Gdyni samochód za, nie wiem, 38 tysięcy dolarów. W takim, no, całkiem fajnym stanie, typu 2000 km przejechane w ogóle. 2000 km, taką Silvię S15 sobie patrzyłem. Rozumiesz? Nie 200 tysięcy, nie 250, nie 2 miliony, tylko 2000. What? Tak patrzę, mówię, okej. Okay. I wyglądała ładnie. Nie jak nowa, ale wyglądała ładnie. Toyota Yaris GR. Ja jestem... Powiem ci tak. Ja i moja kobita to jest nasz samochód, który mamy sobie kupić. Tak dla siebie, do szaleństwa. Wiesz,
do dzieci mamy wielką puchę toster, nie? A do zabawy i do jazdy takiej po jakieś małe zakupki, na przykład ona jedzie w pojedynkę, albo ja w pojedynkę, albo my bez dzieci, bierzemy tego grata. To jest mój dream car i mojej kobity. My to chcemy mieć w tej najnowszej generacji, co niedawno wyszła. Z tym takim ciulowym kokpitem, ale tam się siedzi już niżej. Nie siedzisz jak na krześle takim, wiesz. Ej, wow. Jak będzie tu GR-ka, to się posram. Ty, stanąłem sobie tutaj na poboczu i było słychać naprawdę zajebiste dźwięki samochodów z otoczenia. Mamy tor dragowy. Zobacz. Ekstra. To się... można wyhamować. Okej, jest zakręt. Myślałem, że trzeba o ścianę wyhamować. Wow, włączamy sobie pop-upy i jedziemy sobie na chatę w japońskich jakichś tam przedmieściach. Ty. Poczuj ten klimat. I to jest dopiero wersja demo. A mi już się łezka. Ja wam powiem tak, jak wyjdzie pełna wersja gry i pogram w nią trochę, to nie ma bata, kupuję i jadę i lecę do Japonii. I lecę kuźwa do Japonii nagrywać vlogi. I to właśnie na takie, jakieś wygwizdowie jak tutaj. I sobie po prostu chłonąć ten klimat. Człowiek. Tak. Zapraszam was na kolejny odcinek z JDM. Trzymajcie się, na razie. Cześć.